Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najpierw chciałabym najserdeczniej podziękować za tę genialną inicjatywę, która daje nam młodzianom możliwość dotknięcia hierarchii Kościoła, który na co dzień jest niedostępny, ale powtórę, z powodu zadanego dzisiaj pytania i zagadnienia dotyczącego cierpienia padło wiele pytań i wiele razy padła nazwa Auschwitz-Birkenau. Mowa była dość długa o obozach koncentracyjnych. Chciałabym poprosić, czy też zaznaczyć, powiedzieć o tym i przypomnieć również licznie tutaj zgromadzonym młodzianom, że w Łodzi, na łódzkim Marysinie w latach 42-45 przez 25 miesięcy rozgrywał się dramat polskich dzieci. Był obóz koncentracyjny dla dzieci polskich, zbudowany na rozkaz Himmlera, wedle ustaleń i badań Zieten Universität Niemców przeszło przez ten obóz około 12, minimum 12 tysięcy polskich dzieci, które trzymane były w zupełnie dramatycznych, niewiarygodnych warunkach i stosowano wobec nich zupełnie nieprawdopodobne tortury. Na koniec wojny 19 stycznia 1945 roku znaleziono jeszcze 900 dzieci, z czego większość w stanie właściwie przedśmiertnym. Chciałabym zapytać ojca, czy możliwe byłoby wprowadzenie takiego obyczaju, by na przykład w dniu 11 grudnia, który jest datą pierwszego transportu do tego haniebnego miejsca, 11 grudnia 1942 roku przyjechały pierwsze dzieci, czy tego dnia na przykład w Katedrze Łódzkiej mogłaby co rok odbyć się msza święta za te dusze. Łodzianie nie pamiętają tego miejsca, a warto by pamiętali o nim. Jest pomnik pękniętego serca, jest to miejsce ciągle na terenie Łodzi. 11 grudnia, czy byłaby możliwość wprowadzenia takiego obyczaju w polskie życie, w życie łódzkiego kościoła? O to bym bardzo prosiła. Dotknęła pani bardzo bolesnego fragmentu najnowszej historii Łodzi. Ja tam już raz byłem przed laty. Wybieram się, by znowu tam być, odświeżyć pamięć samego miejsca, natomiast nie wydarzenia, bo to wydarzenie noszę głęboko w sercu. To, że trzeba by temu miejscu i tej historii tragicznej polskich dzieci zamkniętych w obozie koncentracyjnym dla nich tutaj w Łodzi nadać właściwą rangę, dla mnie to jest kwestia jak najbardziej oczywista. Nie potrafię pani od razu powiedzieć teraz, czy to ma być 11 grudnia, czy może jakaś inna data. Być może, może właśnie inna, nie wiem. Nie potrafię na to odpowiedzieć. Trzeba pewno by się z jakimś większym spokojem nachylić nad historią tego obozu i znaleźć datę, która byłaby najbardziej symboliczna, związana z tym obozem. Chociaż pani propozycja wydaje się jak najbardziej uzasadniona. Ale dziękuję za tę sugestię, za podsunięcie tej myśli. Na pewno historia tego obozu dla dzieci będzie miała w Katedrze Łódzkiej swój bardzo wyraźny kształt. Dziękuję bardzo.